Dzień dobry, dzień dobry. Dzień My dobry. dziś nagrywamy z Gosieńką razem. Ja mam na imię Kasia i chciałam Państwu przedstawić Małgorzatę Ambroszkiewicz. Dzień dobry, Gosiu. Cześć, Kasieńko. Cześć. Bardzo się cieszę, że udało się nam w końcu po wieloletnich próbach nagrania wspólnego filmu. To tak jakoś wyszło, po prostu, że się udało. I bardzo dobrze. Dzisiaj nam się udało. Super, ja też się niezmiernie cieszę. Gosieńko, powiedz mi po pierwsze, tak w kilku zdaniach, kim jesteś? Gdzie mieszkasz? Co robisz? Ale pytanie zadałaś pytanie cudownej istocie, kim jesteś? I co teraz mam odpowiedzieć? Napisałam w mojej pierwszej książce, że tym, kim byłam kiedyś, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo co komu po tym, że ja powiem, że jestem nauczycielem, czy byłam nauczycielem, że mam taki tytuł, czy taki tytuł. Jestem po prostu Małgorzatą, taką jaka jestem. Po prostu taką jaka jestem. No ale jeżeli kogoś by to bardzo interesowało, to jestem pedagogiem wykształcenia. Z pedagogiem pracowałam w przedszkolu z dziećmi. Uczyłam się z nimi śmiać, tańczyć, płakać. I tak naprawdę nie wiem, czy to ja uczyłam ich, czy ja uczyłam się od nich. I tak mi pozostało to dziecięce, ta zabawa dziecięca tak we mnie pozostała na zawsze. I to jest chyba najpiękniejsze z tego wszystkiego. Co tu opowiadać o sobie, kochani? Ludzie jak się poznają, to następuje rezonans. Nie ma znaczenia tak naprawdę, kim on jest w tym systemowym świecie, o tak bym to nazwała. Bo liczy się zupełnie coś innego. Liczy się to wnętrze, liczy się to spojrzenie. Liczy się wibracja, drżenie, czucie, no jak to nazwać inaczej, no po prostu. Są ważniejsze rzeczy niż to, kim się jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o system. Nauczycielem, tak naprawdę nauczycielem do wykształcenia. A kim jest MVRD? A MVRD to też jestem ja, kochani, to też jestem ja, to jest mój pseudonim artystyczny od 2008 roku, kiedy poczułam, że tak to ma wibrować, właśnie tak. Bo też jestem numerologiem i jestem numerologiczną siódemką. Dla siódemki podpis na trzy jest podpisem wskazanym. Więc MVRD jest takim podpisem, który daje razem trójkę. Więc to jest mój pseudonim artystyczny. Jak piszę książki, maluję obrazy, tworzę mandale, to zawsze podpisuje się MVRD. Kto to jest MVRD? Fajne pytanie. To też jestem ja. To też jestem ja. Bo z takim pseudo możemy Cię znaleźć. Czy powiesz, skąd, bo jesteś pisarką, napisałaś już kilka książek, skąd czerpiesz inspirację i pomysły? Wszystko pochodzi z... Stąd. I ze swojego własnego doświadczenia, bo wszystko to, o czym piszę, o czym mówię, wynika z moich doświadczeń. A trochę ich było. Po prostu płynie. Mam to połączenie, mam ten dar, jakby to nazwać. Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu płynie. Biorę długopis, przykładam do kartki i płynie. Płynie w dzień, płynie w nocy, płynie o poranku i o zachodzie słońca. Gosieńko, opowiesz o historii ze sklepu, jak z Grzesiem byłaś, nawet wtedy płynie, nawet na zakupach. Tak. Wtedy wyciągam cokolwiek. Już nauczona doświadczeniem, kochani, zawsze noszę w torebce kartki albo jakiś notatnik, albo jakąś starą kopertę, zawsze mam, bo nie zawsze mogę podyktować sobie, bo nie zawsze łapię internet. Dlatego też zawsze taka karteczka ze mną jest. Zawsze. Długopis, kartka obowiązkowo. Bo to jest tak. Zamykam oczy, kładę się spać i zaczyna płynąć. Jak nie wstanę i nie zapiszę, zanim jeszcze otworzę oczy, tak otworzę oczy, to już ucieka i gdzieś znika. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Chciałabym bardzo, abyście zrozumieli, jak to wygląda. W momencie, kiedy budzę się rano i mam jeszcze nieotwarte do końca oczy, płynie, albo no, ja nie śpię po południu, ale czasami się położę i zamknę oczy. I jak zamykam oczy, to zaczyna płynąć.
Więc ja szybciutko, szybciutko biorę. Mam tutaj na stole, na rozkładanych kartek, karteczek, długopisów. Wszędzie u mnie leżą kartki i długopisy. Bo to tak wygląda. To po prostu płynie. Płynie i tyle. Płynie, po prostu płynie. Ja, kochani, wam przeczytam jeden cytat z książki Gosi, który też popłynął. Nie wiem kiedy, ale piękne Gosia dostaje te przekazy. Jest to z jej książki Jesteś miłością utkaną wiatrem. To jest jej pierwsza książka. Druga. Druga, dobrze. O wibracji, wiersz o wibracji. Wibracją jesteś, co przenika wszystko. Wibracją chcenia i niechcenia. Wibracją miłości i wibracją złości, która życie Twe odmienia. Podświadomość wie już wszystko, gromadziła to przez lata i układa Tobie życie, gdy z umysłem się wciąż bratasz. Otwórz serce, wpuść świadomość i z miłością stwórz rezonans, by doświadczyć, co to życie, by być teraz, czuć i kochać. Wibracją jesteś, lecz od Ciebie to zależy, z czym połączysz swoje życie, czy rezonans, który stworzysz, doda skrzydeł. Piękne. Fajnie się słucha, tak, tak kochani, powiem wam czasami, jak to wygląda. Te książki wędrują już po świecie, wędrują. I zdarza się też, że odczytuję fragment, gdzieś na Facebooku ktoś umieszcza. No i czytam. Mówię, kurczę, jaki fajny przekaz, ale ktoś fajnie napisał. Za chwilę patrzę, cytat z książki. Mbiridi. I kochani, wiecie, czasami jest tak, że ja sama odczytując, bo ja czytam te książki też je czytam i też do nich powracam i też je otwieram na różnych stronach, żeby zobaczyć, co dla mnie, na przykład teraz, nie wiem, po prostu, co dla mnie po tej stronie. Ty narodzisz się na nowo, aby tu i teraz dostrzec piękno otaczającego cię świata. Lęk i strach odejdą w niepamięć, a na ich miejsce zawita miłość. Narodzisz się na nowo. Ja się tak chyba narodziłam na nowo, kochani. Narodziłam się 31 maja. Narodziłam się na nowo w 2017 roku. Dostałam tą szansę. Ponownie być, ponownie robić to, co mam robić. Czyli o, powiesz o tym troszeczkę? Chociaż ja dwa już tyle zdania. Razy, Kasiu, ja już tyle razy o tym mówiłam. Ale ci tutaj nasi widzowie cię nie znają. Tak, tak. Miałam zawał serca i w 2017 roku, w maju, w namiocie przy pomidorach, poczułam, jak bardzo ściska mnie tutaj w dołku. To był taki ból. Taki przeogromny ból, że nie wiedziałam, co to jest, ale mówię, kurczę, chyba jakiś zawał. Poszłam jeszcze do mojej sąsiadeczki Asi. Posiedziałam chwileczkę, mówię, wiesz, Asia, idę do domu. Przyszłam do domu, położyłam się i mówię, dzwońcie po kartkę, bo mam zawał. I tyle. I obudziłam się tak naprawdę pod szpitalem, w karetce. I ta śmierć kliniczna, która była, to takie krótkie dla mnie to takie było krótkie. Ci, co tutaj byli w domu i obok mnie, to twierdzili, że to takie najdłuższe pół godziny, jakie mieli w życiu do tej pory. No i tak się pozmieniało. Rola terapeuty, bo jestem też terapeutą duchowym. Takim właśnie, kochani, na posłuchanie od serca. Takim, jak ja to mówię, z przytuleniem do serca, no bo jak to można inaczej nazwać? Bo każdego trzeba wysłuchać. I od tamtego czasu ta rola tego terapeuty zmieniła się totalnie. Totalnie się zmieniła. Potrafię ludzi dotknąć boleśnie czasami, żeby obudzili w sobie tą iskrę zmiany. Potrafię ich wysłuchać. Ja im nie mówię, co mają robić. Absolutnie. Absolutnie. Ja pokazuję im, w którym miejscu oni mi powiedzieli o tym, czego oni chcą. Bo rola dobrego terapeuty nie polega na tym, żeby komuś mówić, co ma zrobić, tylko żeby wysłuchać drugiego człowieka i wyciągnąć z tego to, co boli zdaniem tego drugiego, to, co boli, to, co ważne. Dostrzegasz to, co oni nie mogą, czasami nie potrafią. Tak, tak. I
na tyle, na ile mogę przekazać tą miłość, czyli to, co poczułam w tamtym momencie. Nie było światem, nie było fanfarów, nie było niczego takiego, nie było drogi prowadzącej, tunelu i nie wiem, wszystkiego innego, ale było to uczucie. To było uczucie tak piękne i tak głębokie. No nie życzę każdemu, żeby przeżył śmierć kliniczną, ale życzę każdemu, żeby poczuł tą wrażliwość, to piękno, które jeszcze nie ma słów, którymi to mogę opisać. Może piąta książka, którą piszę właśnie teraz, to jest miłość. Może tam już będą te słowa, już gdzieś popłyną, już będą takie, którymi będę mogła to wyrazić. Albo opisać to tak dokładnie, żeby to można było zrozumieć. A może nie zrozumieć, tylko poczuć, o, bo to jest chyba ważniejsze, żeby to poczuć i nie rozumieć. Bo na rozum to kiedyś trzeba było wszystko brać na rozum, teraz nie. Teraz rozum, on jest potrzebny, bo bardzo jest potrzebny, ale tu są pierwsze impulsy, tu są pierwsze czucia, tu. Gosieńko, a powiesz nam, opowiesz mi skąd pomysły, skąd mandale? Jak to się zaczęło? Skąd, jak się pojawiły? Może byś nam... Jak się pojawiły? Czekajcie, bo tutaj ma... Tu jest książka o mandalach. Tu jest książka o mandalach. Jak się pojawiły? Opisuję to też w książce Uzdrawiające koła życia. 34 mandale do wewnętrznej przemiany. Którejś pięknej zimy, gdzie było tak bardzo zimno, dostałam zaproszenie na channeling do Dortmundu. I ja nie mam daleko do Dortmundu, bo mam tylko 105 kilometrów, a jechaliśmy do tego Dortmundu 3,5 godziny, bo może nawet więcej, bo autostrada była bardzo oblodzona. I nie wiem, czy to znaczy miałam tam dojechać na pewno, ale te opóźnienia były takie duże, że myślałam, że to wszystko się rozpocznie bez nas. A oni wszyscy na nas czekali, kochani, na nas czekali. I jak to jest z tymi mandalami? Pokazuje mi się w głowie wzór. Nie cały. Pokazuje mi się zaczątek wzoru. Zaczątek. I to jest tak, że on tak uporczywie gdzieś w tej głowie siedzi. I tak jak wszystko w życiu ewoluuje, tak samo i mandale. Były papierowe, były malowane, były wyklejane. Teraz są z biżuterii, z kamieni szlachetnych i już jestem jak sroka złodziejka, jak patrzę gdzieś na jakąś biżuterię, to już od razu widzę, w którym miejscu to się ma umiejscowić w mandali, bo te wzory są bardzo uporczywie się pojawiają w mojej głowie i po prostu próbujesz to przydać. O, tak powstaje, po prostu powstaje. Tak, tam wszędzie naokoło gości i za nią, i na ścianach, wszędzie są. To jest taki mój magiczny, kolorowy świat. Magiczny, kolorowy świat. Kiedyś pościągałam je wszystkie i mówię, Marta, jak pusto. Jak pusto. Gosieńko, robisz oprócz właśnie pięknych obrazów i mandali, organizujesz również warsztaty. Powiedz mi, w jaki sposób wyzwalasz proces samouzdrawiania, jeżeli chodzi o właśnie... Tata, tata, sami macie ten proces, sami macie tę zdolność. Każdy ma tę zdolność, kochani, każdy ma tę zdolność. Przez co się to wyzwala? Przez świadomość, przez bycie tu i teraz, poprzez pole serca, poprzez intencje, poprzez bardzo głębokie zaglądanie w siebie. My mamy to od zawsze, mamy od zawsze, tylko programy, przyzwyczajenia, wzorce. Myślokształty. Dokładnie. Wszystko to zaburza nam to czucie, to takie prawdziwe odczuwanie. I dobrze wiemy, że każdy dyskomfort, który się pojawia w ciele, każdy, to jest wołanie naszego wzorca. Mówi, hej, hej, pukam do ciebie. Czy to serducho, czy zawał serca, czy jakieś tam inne dyskomforty, których nie chciałabym nazywać. Nawet zwykły katar mówi do nas. Mówi do nas. Pięknie to pokazuje totalna biologia, gdzie
każdy może odczytać, co tak naprawdę głęboko siedzi i woła. I woła. Prawa strona, lewa strona, ojciec, matka. Wszystko do nas mówi. To są wzorce, które wołają. Ja prowadzę warsztaty kwantowe. Warsztaty kwantowe. Bawię się z dużymi dziećmi w matryce energetycznej. Bawię się dwupunktem. Bawię się czarami, jak ja to nazywam. Dla mnie to są czary. Bo jak inaczej tworzyć magię bez czarów? Tylko, że te czary są inne, bo one płyną stąd. To są czary, to jest to pole serca, to jest ta energia i to pole, które transformuje. Tu i teraz, intencja, pole serca. I się dzieje, po prostu się dzieje. Dzieje się. Dzieje się długo po warsztatach, dzieje się. Tak, dzieje się czasami bardzo szybko, a czasami powoli. Ale to też pokora, cierpliwość i zaufanie procesowi, że jeżeli on się rozpoczął, to on się rozpoczął. Tylko potrzeba tej uważności i świadomości, żeby to pozmieniać. Żeby zauważyć, że coś przychodzi. A jeżeli widzimy, że w życiu popełniamy błędy, jak możemy to zmienić właśnie dzięki Twoim warsztatom? To znaczy się błędy? Ja myślę, Kasiu, że my nie popełniamy błędów. My po prostu wybieramy. My po prostu wybieramy. A każda decyzja, którą podejmujemy na ten moment, jest tą właściwą. Jeżeli nie zdecydujesz się, ja to zawsze porównuję do zdjęcia butów, nie zdecydujesz się, żeby zdjąć buty i iść, to nigdy nie odczujesz, co masz pod stopami. Czy to jest piasek, czy to jest woda, czy to jest kamień, czy to jest cierń. Bo idziesz w butach, nie masz tego doświadczenia. Nic nie jest błędem, ja uważam, tylko kierunkiem, który my wybieramy. My wybieramy kierunek. I teraz ten kierunek czasami okazuje się dla ludzi nieświadomych bardzo bolesny. Trzeba upaść, trzeba się rozwieść, trzeba coś zakończyć, trzeba zmienić pracę. Człowiek się przewraca, łamie sobie nogi, ma wypadek samochodowy. To są wszystko wybory, to są wszystko znaki, kierunki po to, abyśmy zaczęli w końcu zauważać siebie, bo to tylko o to chodzi. Duchowość polega na znalezieniu siebie. To jest duchowość. To jest ta droga duchowa, to jest ta ścieżka. I ta kreacja, która w nas nastąpi, będzie widoczna na zewnątrz. Bo jak na razie na starych zasadach, tak jak żyjemy w systemie, tworzymy systemowe myśli, to po prostu mamy na zewnątrz. Mamy na zewnątrz. Ja jeszcze zacytuję jeden cytat z Twojej książki. Po co szukać miłości, kiedy nie masz jej w sobie? Znajdziesz tylko to, co skrywasz wewnątrz. Poczujesz rozczarowanie i ból. Zacznij kochać siebie już dziś. To też nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Nie jest takie łatwe, bo stanąć przed lustrem i powiedzieć kocham cię, to jest takie wyklepanie. Ale spojrzeć w to lustro, w te oczy, które patrzą i czasami lecą łzy, bo boją się powiedzieć kocham cię, bo nie umieją powiedzieć kocham cię. Przeżyłam różne sytuacje w życiu, różne doświadczenia, różne wzloty i upadki. Odejścia, przypływy i odpływy, jak ja to mówię, miłości i rozterki. Ja dzisiaj, patrząc sobie w oczy, nie mogę powiedzieć kocham cię Małgorzata bezwarunkowo. Bo to jest nieprawda. Na tyle, na ile mogę na dzień dzisiejszy siebie kochać, to ja siebie kocham. I nie wierzę, że ktoś stanie i mówi kocham cię bezwarunkowo, ale za chwilę powie o Jezus, jaka ja głupia jestem. Przecież to miałam zrobić, to i zaprzeczam sama sobie. Jak jestem głupia, to siebie nie kocham w którymś tam momencie. Jeżeli mam zmarszczki i ich nie akceptuję, to nie kocham siebie w 100%. Jeżeli mam na brzuchu trochę tłuszczu i nie akceptuję tego tłuszczu, to jak mogę mówić o miłości bezwarunkowej? Więc nie mogę stanąć przed lustrem i powiedzieć kocham ciebie Małgorzato miłością bezwarunkową, bo to byłoby kłamstwo. Na tyle, na ile mogę, na tyle, na ile moja świadomość daje mi tą możliwość kochania siebie, to siebie kocham. Umiem mówić już o sobie, umiem wyrażać emocje, umiem być asertywna, umiem powiedzieć, czego chcę, co mnie boli, co mi się nie podoba. Umiem powiedzieć kocham cię,
Dokładnie też, kocham Cię. I, no i po prostu. I uczymy się siebie każdego dnia. Każdego dnia patrząc w swoje oczy, uczymy się siebie. Czasami one są radosne, czasami smutne, czasami jak zawsze, jak wszędzie, bo musimy się siebie nauczyć. O, o tak, o tak. To jasne. Musimy się siebie nauczyć. Dokładnie. Gosieniu, a propos jeszcze tego naszego kwantowego uzdrawiania, to chciałam się Ciebie zapytać o Twoje kwantowe wnuki. No, moje kwantowe wnuki. Tak, tak. Tak. Czy uważasz, że właśnie proces uzdrawiania kwantowego jest w stanie pomóc, czasami przynajmniej w przypadku niepłodności, jeżeli ktoś ma problem? To znaczy się, Kasiu, jeżeli ta, inaczej, powiem tak, jeżeli ta niepłodność związana jest, jeżeli kobieta nie ma przeciwwskazań do urodzenia dziecka, tak? Czyli wszystko jest w porządku. Jajniki, jajowody, macica i wszystko to, co jest potrzebne, jest w porządku, nie ma przeciwwskazań. Jest mężczyzna sprawny, ma zdrowe plemniki i nie ma ciąży, więc można wziąć pod uwagę inne rzeczy. Mogą być energetyczne blokady, mogą to być jakieś rodowe przekonania, coś, co się przekazuje w rodzie kobiet na przykład. Ktoś Albo taki jest, traumy. coś, dokładnie, coś się przekazuje, że ale kwantowe warsztaty pokazują, że można się zapytać, czy to jest moje, czy to nie jest moje. Czasami wystarczy, kochani, zmienić polaryzację, plus, minus, ale to rozmowa na inny temat. Ale czy pomaga w niepłodności? Wszystko się zdarzyć może, jeżeli wiara jest ogromna. Jeżeli moje nogi się wyrównały, a 3,5 cm było różnicy między lewą a prawą nogą, a w tej chwili jest tylko 5 mm, no to kobieta w ciąży też może zajść. Nie mam, kochani, dwa kwantowe, jestem trzy, kwantową. bo jeszcze Sylwia, która była w Niemczech, też jest po tamtych, po enklawie też już jest. O, jak się cieszę. Także masz już trzy. Także jestem kwantową Pozdrawiamy ciążą, Sylwię. Babcią, jak to nazwać, bo to takie maleństwo przy mnie, to takie maciupeńkie. Ale to są dzieci, które tak naprawdę są moje po warsztatowym, bo to się zadziało w zeszłym roku, w listopadzie. Dwie piękne istoty urodziły teraz w sierpniu. Jest Leon i jest Gabrysia. Mam parkę kwantową po warsztatową. Ile lat mają mamy? Jedna pierwsza, Gabrysi mama ma 27 albo 28, już teraz nie pamiętam dokładnie, chyba 28. A Madziulka ma 44. Super. Dusza sobie wybiera, tak? Wybiera sobie, żeby przyjść. I ja wierzę w to, że wszystko jest możliwe do zrobienia. Wszystko. Bo jeżeli, mówię, w zależności czym ta niepłodność jest uwarunkowana, po prostu, czym uwarunkowana. Wiara, chcenie albo odpuszczenie totalne, intencja, serce. Niech się dzieje. Niech się dzieje. Gosieńko, to jeszcze jakbyś tak mogła powiedzieć, gdzie w najbliższym czasie możemy Cię spotkać? Najszybciej? Najszybciej. Pewnie na kanale u Zygfryda. Najszybciej, nie żartuję, no ale trzeba sobie pożartować, nie można być cały czas poważnym. Najwcześniejsze warsztaty to będą teraz koło Wrocławia, w Magnicach, także bardzo blisko Ciebie, Kasiu, bardzo blisko. Którego to będzie? 8-9 października. 8-9 października, to jest drugi weekend. Drugi weekend w Magnicach. Potem będzie 29-30 października w Berghain, tutaj gdzie mieszkam, tu gdzie odbywała się enklawa. Następne będą 5-6, tak, 5-6 listopada w Hanowerze. Jeżeli wszystko będzie zależało od tego, czy będą jeszcze między po 5 listopada do połowy grudnia, czy jeszcze jakieś się odbędą w Polsce, zobaczymy. Wszystko będzie zależało od tego, jak się sprawy rozłożą w czasie, jak będzie to wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że uda się jeszcze coś zrobić. A następne będą dopiero, ale to będzie już trzecia część tych kwantowej mojej magii. 30, ostatni tydzień,
Listopada? Aha. 2023 roku, tak. Nie. Tak, będzie w Przeborowie koło Drezdenka, trzeci stopień. Trzeci stopień. Super. Proszą mnie, żeby 2 dni, że to 2 dni to za mało, że 2 dni to za mało, że chcieliby 3. Zobaczymy. Jak się coś wyklaruje, ma być 3, to będą 3, ale jak na razie 2-dniowe warsztaty weekendowe. W razie czego Zapraszam do podam. Magnic, oczywiście zapraszam do Magnic, bo mam jeszcze miejsca. Zapraszam do Magnic. Jest jeszcze kilka wolnych, także zapraszamy, podamy jakieś namiary do Ciebie, Gosieńko. No to cóż, ja dziękuję Ci, kochana, za spotkanie, za to, że nam się Ja też. przedstawiłaś, pokazałaś. Pokazuje się, kochani, pokazuje. Kto ma znaleźć, to znajdzie. To tak ja zawsze powtarzam, że ten, kto ma znaleźć, to znajdzie. Gdzieś ta energia No też właśnie, o krąży. siódemkach jeszcze, Gosiu, powiedz, gdzie można Ci na Facebooku, bo na YouTubie nie masz swojego kanału, ale powiedz o siódemkach, Mam. w środę. Mam kanał, ale przestałam wygrywać filmy. Wydarzyło się w moim życiu coś, co spowodowało, że powiedziałam sobie nie. Nie, ktoś jak ma mnie znaleźć, to mnie znajdzie. Mam, kochani, mam 2 kanały. Mam jeden ogrodowy i jeden świadome życie MBRD, gdzie część moich siódemek i trochę innych filmów można znaleźć. Także nie to, że nie mam, ale nie publikuję tam, o powiedzmy. Każdą środę na mojej stronie facebookowej Małgorzata Ambruszkiewicz prowadzę spotkania pod szczęśliwą siódemką. Bo jestem numerologiczną siódemką, więc tak się nazywa ten program. No i rozmawiam o różnych rzeczach, o tym, co przychodzi po prostu. O ciszy, o świadomości, o ego, o przebudzeniu, o miłości. O czym tylko dusza zapragnie mówić, to ja mówię. I Tak. piszę. To, co w duszy gra, to po prostu piszę. Także zapraszamy co środę do Gosieńki. Można zajrzeć na Facebooka i zobaczyć jej cudowne przekazy. Ja, kochani, jeszcze bym bardzo chciała pozdrowić wszystkie te piękne duszyczki, z którymi mam bardzo duży kontakt po tej enklawie właśnie tutaj u nas w Niemczech. Mam. Mam z nimi kontakt. Bardzo głęboki kontakt, o powiedzmy, tak, bardzo głęboki, bo dzwonią, rozmawiamy. Mówią o swoich bólach, troskach i kłopotach. Mówią też i o radości, ale jestem bardzo wdzięczna, że dzwonią, że zaufali. Bardzo serdecznie, jeżeli mogę, chciałabym pozdrowić panią Beatkę Streszen, którą rozmawiamy bardzo często i bardzo długo. Także buziaki, pani Beatko, ode mnie tutaj. Niedaleko mamy, bo ileż ja mam? 18 kilometrów do niej. Ale czasami tak jest, że trzeba przez kawał świata się pozdrowić, żeby się poznać, nie? Dokładnie tak. Pozdrawiamy wszystkich naszych. Do Zygiego mam wyciągnięcie ręki. Tak. Ja nigdy nie ma czasu. Ciągle jest zajęty. Ciągle gdzieś dzwoni i pędzi, jak pędzi wiatr. Tak, miał z nami nagrywać, no i nie wyszło. Tak ma być, Kasia. Tak miało tak ma być, być. Tak miało być. Wszystko jest tak, jak ma być. Jesteś ty, pokazujesz swoją piękną buzię. I już. Zawsze to i dla ciebie, i dla mnie. Nowe innego. Pewnie. Coś innego. Dokładnie. Super. Inaczej się nagrywa we dwóch, dwie, dwoje, inaczej się nagrywa samemu. Wszystkiego trzeba się nauczyć? Nie trzeba. Wszystkiego można się nauczyć. Chodzi to o to, żeby płynęła energia i żeby płynęła ta energia, która uzdrawia. A taką energią jest energia miłości. Bez względu na to, kto stoi przed nami, nie można się do niego odwrócić tyłkiem i powiedzieć mu, ty jesteś zły. Tylko trzeba posłać mu trochę tego ciepła. To na sam koniec jeszcze cytat chyba też z twojej książki. Miłość jest wszystkim, ty jesteś miłością. Miłość jest wszystkim i wszystko też jest miłością. Kochani, ja piszę bardzo dużo w piątej książce. Jeszcze ona nie jest wydana, ale kilka dni temu ukazała się moja 4. książka, Lekcje życia. Księgarnia Hridero. Możecie Państwo przeczytać 25% za darmo tego, co jest w tej książce. Możecie tam odszukać wszystkie poprzednie książki, jeżeli pozwolisz. I będę chwilę mogła się zareklamować, to
pierwszą książką, którą napisałam, jest książka zatytułowana Taniec ze świadomością. Drugą Jesteś miłością utkaną wiatrem. Kocham wiatr, kochani, i ten tytuł też przyszedł we śnie, któregoś razu przyszedł we śnie. Trzecia książka Uzdrawiające koła życia. 34 mandale do wewnętrznej przemiany, gdzie możecie też z przekazów poczytać na temat centr energetycznych i o tym, co mówią do nas różne rzeczy. No i czwartej nie mam jeszcze namacalnie w ręce, bo czekam na druk, ale jest już dostępna i można zobaczyć, jak wygląda właśnie w księgarni Ridero Lekcje Życia. No i jestem w trakcie kończenia piątej. To jest miłość. I właśnie tam pokazuję Wam, że wszystko, co nas spotyka, jest miłością, bo bez tego dotyku nie umiemy siebie odszukać. Czegoś nam brakuje. Trzeba nas czasami dotknąć bardzo głęboko, bardzo mocno, żeby się obudzić. A to tylko miłość. Gosieńko, jeszcze tak w dwóch słowach, jakbyś mogła zaprosić na warsztaty. Powiedz, czego dotyczą i kogo byś zapraszasz? Warsztaty dotyczą. Warsztaty to podróż w głąb siebie, to szukanie, te pierwsze warsztaty, ta pierwsza część, to szukanie siebie, to rozpoznawanie wzorców, to transformowanie tego, co bardzo chcę już powiedzieć nam do widzenia. To jest matryca energetyczna, to jest dwupunkt, to jest cofanie w czasie, to jest zabawa. Jak w przedszkolu, kochani, to jest zabawa, hokus pokus, czary mary, ale stąd takie inne hokus pokus. To jest uwalnianie traum, to są tak naprawdę przy tych kwantowych warsztatach można połączyć ze sobą wszystko, bo można też połączyć ustawienia rodzinne jako aspekt kwantowy. Ho'oponopono, do tego dochodzą jeszcze różne inne rzeczy, które... Warsztaty są interaktywne, kochani, na nich się nie siedzi i nie notuje. Tam się pracuje. Wiem, że będziesz miała okazję w Malinicach tego doświadczyć. Dziękuję Ci bardzo za zaufanie, że będziesz na tych warsztatach i będziesz wiedziała, o czym mówię, bo trudno jest opisać przeżycie. Trudno jest pokazać przeżycie. Dlaczego nie wyraziłam zgody na enklawie, żeby to nagrywać? Ponieważ ludzie otwierają swoje serca, mówią o tym, co ich boli, płaczą, czasami krzyczą. Rośli mężczyźni płaczą i kulą się jak dziecko. To nie są momenty do nagrywania, to nie są momenty do pokazania. Można o tym mówić, ale najlepiej jeszcze, jak się tego doświadcza, bo to jest to piękno, jeżeli ja sama wiem, czego moja dusza pragnie i ja to uwolnię. Mam tą przestrzeń, gdzie wiem, że jestem bezpieczna. Warsztaty, kochani, są do 15 osób. Ja nie robię większych warsztatów, bo stwarzam to miejsce transformacji dla was, każdy dla siebie, żeby się mógł otworzyć, żeby mógł krzyknąć, żeby mógł, wiecie, czasami niecenzurowane słowo, cenzuralne, wyrzucić na zewnątrz, żeby płakał, żeby się śmiał, żeby smarkał i kichał, bo czasami tak to wygląda. Chrzczał bąki też, że to wszystko jest naturalne i tak to wygląda. Także zapraszamy, kochani. To są przeżycia, to są doświadczenia. Trudno jest o tym mówić, trzeba tego doświadczyć. Jeżeli ktoś wie, na czym polega metoda dwupunktu, zabawa z matrycą energetyczną i świadome odkrywanie siebie, czyli rozmowa z ciałem, pokazanie, jak to wygląda, pytania otwarte, jest tego mnóstwo. Jest przy tym zabawy, jest przy tym radości, dużo i dużo transformacji. Tyle, ile mogę powiedzieć, bo każdy z nas jest inny, inaczej to odbierze. Tak to właśnie wygląda. Trzeba to poczuć, pewnie. Trzeba, bo nie masz doświadczenia, nie masz mądrości, którą możesz przekazać. To jest... Każde doświadczenie zostawia w nas tą mądrość, która daje nam drogowskaz do innego doświadczenia, coraz bardziej głębszego,
mocniejszego. Dla nas, wszystko dla nas, kochani, dla nas, żeby ten świat na zewnątrz był inny. Bo poprzez właśnie środek zmieniamy to, co na zewnątrz, nie inaczej. Gosieńku, ja Tobie serdecznie chcę podziękować za to nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo się cieszę, że się udało i do zobaczenia w Magnicach. Tak jest. Za 2 tygodnie, raz, dwa, trochę więcej. Widzimy się, Kasiu. Bardzo się cieszę. Pozdrawiamy Was, kochani, serdecznie. Dzięki.